W tym filmie, widzowie, wydałem prawie 50 miliardów na losowanie run. I dodatkowo zostałem oskamowany, tak? Dobrze słyszycie. A najlepsze jest to, że administracja za to nie odpowiada, więc jeśli wy tak będziecie skamować, bana nie dostaniecie. Oglądajcie do końca, żeby się przekonać, o co chodzi. W tym filmie losujemy 2 miliardy, więc zostaw lajka, suba, w komentarzu swój nick z Minecrafta. No i chyba klasycznie, 1000 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Siemano, widzowie, ogólnie powiem wam, że jest ciężko aktualnie na pikach, jest ciężko z zarobkiem i w ogóle jakoś tak ciężko, powiem wam szczerze. Wydaje mi się, że to jest głównie przez to spowodowane, że ekonomia jest giga ciężka. No i plan jest prosty. Mam 45 miliardów na swoim koncie aktualnie, no i musimy te 45 miliardów wydać na maksa, ale na samym początku tu się pojawia osoba, która wygrała 2 miliardy z ostatniego odcinka. Gratulacje, kasę masz już na koncie. No i w tym filmie oczywiście też losujemy 2 miliardy sub, like, wiadomo, o co chodzi. Więc no co, na sam początek przyszykowałem sobie fragmenty kosmosu, które są tak drogie, że aż sam jestem w szoku, że to jest tak drogie, jak jest drogie, bo jeden taki fragment kosztuje aż plus minus 90 milionów, więc no, jest przesada, lekka przesada, nawet nie lekka, ale za to, na przykład taka runka siły aktualnie najtaniej, 26 miliardów na ryneczku, stoi pięknie, bam. Więc no, liczymy na to, że oczywiście na tym zarobimy, zobaczymy, jak to wyjdzie. No liczymy tylko w sumie na siłkę albo w ostateczności odporność, albo ta nowa runa osłabienia, ona też jest w jakimś tam stopniu droga, tylko 9 miliardów za taką runę, która jest nawet w pożo, a i tak wam się nie zwraca to, że losowaliście runy. Nie wiem, naprawdę dziwne są te ceny fragmentów. To nie powinno tak wyglądać, bo według mnie normalna osoba, która sobie gra tak normalnie, po prostu wiecie, casualowo, wiesz, bez tryhardu, bez niczego, stary, nie wbijesz żadnych perków. To jest jakoś mocno OP. Takie jest moje zdanie, nie wiem, możecie napisać, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy z pierwszym losowaniem, no i liczymy, błagam, runa siły. Nie patrzę na nic, ani nic nie zerkam. Runa siły, runa odporności, jestem zadowolony, bo wtedy zarobię, jak nie jestem na minusie. I mamy runę osłabienia, czyli jest to ta nowa runa, więc w sumie no tam 9 miliardów ona kosztuje czy coś, ale nie narzekamy, bo mam już jedną taką runkę. No i teoretycznie mógłbym sobie ją wbić, widzowie, i mieć ją na drugi poziom, runę osłabienia, ale chyba się wstrzymam co do tego, może będziemy to sprzedawać czy coś, żeby jakoś, wiecie, robić mocne losowania. No na razie tutaj w runach mam no te 28 miliardów tutaj, no po 10 przynajmniej 20 miliardów, no to 48 miliardów w tych trzech runach, nie, no bo życia jest tam tańsza, więc no musimy znowu po prostu tutaj zanurkować w rynek. Oj, ceny naprawdę no niesamowite są. Aż nie wiadomo po ile to brać, tak szczerze. Bo oczywistą sprawą jest to, że najlepiej to jest po prostu kupować pojedynczo te sztuki. Tam po 81 czy coś, no ale to jest takie mozolne. Tyle to trwa, żeby po takie pieniądze to skupowywać. Jeszcze tak sobie właśnie kupowałem i snajpiłem i przez przypadek kupiłem od osoby za 7 miliardów jeden odłamek. Więc tutaj już w ogóle stracona kasa na maksa. No ale tak to musimy właśnie zrobić, no i wydamy tą kasę i mam nadzieję, że chociaż no jedna, dwie runy siły powinny nam wypaść, no nie ma co. Naprawdę, widzowie, mocno ryzykuję, 12 miliardów tylko i wyłącznie na moim koncie aktualnie, ale jak widzicie, mam też troszeczkę tych fragmentów kosmosu już, no i kurczę, jest ciężko, no na razie wydropiliśmy tylko i wyłącznie tą jedną runkę, ale mam nadzieję, że teraz, no z tego, z tych dwóch losowań, co mogę teraz zrobić, no to, no minimum jedna runa siły musi nam tutaj wyskoczyć. Zmieniamy sobie na jakieś cecha szczęśliwe, może dziesiątka będzie tym szczęśliwym, chociaż nie, tu jest zbyt dużo ludzi, musi być mało ludzi obok mnie. I klikamy sobie roll it i zobaczmy, widzowie, jaka runa numer 2 w dzisiejszym filmie. No i zobaczcie to, jak zostałem oszkamowany właśnie. No i wypadła mi runa osłabienia, niestety. I zobaczmy, i udało mi się oszukać go, udało mi się to zebrać, więc jak najbardziej fajnie, że szybko to z tego skama jakby udało mi się wyjść. Zobaczcie, tutaj szeroki michas, runa osłabienia. Więc no teraz jesteśmy, można powiedzieć, że zarobiliśmy znowu, coś tam na pewno chapnę sobie na tym. Będę sobie te runy trzymał, no bo te runy osłabienia na pewno będą zdrożeć, no i mam już 3 takie runy, więc tutaj 30 miliardów na moim koncie. Tylko no niestety widzieliście, widzowie, jak ta sytuacja tutaj wygląda z tymi runami, że tego typu właśnie skamy występują. Szkoda, że dalej to nie zostało zablokowane, bo coś takiego można było zablokować już przed aktualizacją. No ale no niestety, jak widać, administracji to chyba nie przeszkadza, no bo te bugi, te skamy były zgłaszane już o wiele wcześniej i wiem, że nie tylko ja byłbym w stanie właśnie tutaj zostać okradzionym w taki, otóż to, brutalny i obrzydliwy wręcz sposób. Lecimy z kolejnym losowaniem i zobaczmy, runa numer 3 i tutaj już czuję, że będzie pechowo, nie może być 3 razy dobrze. Mamy runę fragmentów, ej, to jest nowa runa i ona jest ogólnie giga fajna. Będziemy
mieli 10% więcej szansy na to, że jeśli kogoś zabijemy, no to właśnie będziemy zdobywać fragment kosmosu, więc szczerze, z tego nawet jestem zadowolony, mimo że wiem, że jesteśmy na minusie po tym wszystkim tutaj, no bo zobaczcie, stack fragmentów jest giga drogi i taka runa fragmentów tutaj kosztuje 4 miliardy, pewnie jeszcze mniej, 3,8 i nie chcę sobie psuć komory schodząc jeszcze niżej, ale runa AFK jest też taka tania dość, ale nie, no 3,8 miliarda taka fragmentów, klikam sobie prawym tak szczerze, no bo ona jest gitem, nie? Fajnie, mamy kolejną runę i czy mamy jeszcze ostatnie losowanie, czy nam zabraknie? Mamy, ostatnie losowanko, no i lecimy widzowie, oby to była runa siła, proszę, oby wypadła ta runa siły, bo jesteśmy na minusie, no i znowu zostałem oskamowany perfidnie, więc chyba, że szybki kosz, no i nie, oskamował mnie z runki, no ciekawe jaka, no szkoda, że to jest ten sam gościu, no nie sądziłem, że na tym CH przyjdzie, ciekawe z jakiej runy, nie? Zwyzywał mnie od C-Worda, ale niech chociaż powie jaka to runka, nie? Napisał, że siły, ale to jest akurat niemożliwe, nie? No dobra, niestety widzowie, bardzo się zasmuciłem po tamtej sytuacji, właśnie napisałem ticket do administracji, zapytałem się, czy jest szansa odzyskać te fragmenty, albo chociażby, żeby ten ziomal dostał bana, no i dowiedziałem się, że nie ma takiej szansy, więc jakby, no jest to zezwolone. Szkoda, szkoda, no bo kurde, no drogie są te fragmenty i ponad 100 miliardów tak naprawdę straciłem, w sensie nie 100 miliardów, tylko prawie 10 miliardów straciłem, no bo teraz to one jeszcze zdrożały, zobaczcie sobie, nie, jednak dalej 83, no ale dobra, no wiecie o co chodzi, nie, no blisko tych 10-8 miliardów, no straciłem tutaj, no i mnie to kurcze boli. Plus jest taki, że gościu się przyznał jaka to była runa, no i to była runa kurcze życia, więc no dużo nie zarobił, no ale sam fakt, no wiecie o co chodzi, raczej nie powinno takiej sytuacji być, ale mamy przygotowane jeszcze jedno losowanie i chyba ostatnie losowanie w dniu dzisiejszym, tylko boję się, że znowu kurde zostanę jakoś oskamowany przez kogoś. Dobra, szybko klikam, żeby tutaj mi nikt nie zasypił ekwipunku, no i co to za runa będzie, błagam, runa siły, żeby tutaj na poprawę humoru, że mnie zostałem okradziony, pyk. Mamy runę siły widzowie, zarąbiście, 30 miliardów ona jest teraz warta, więc tak naprawdę wyszliśmy na plus, no i nawet nie jestem zły, że zostałem okradziony, ale no to jest taka informacja do was po prostu, żebyście uważali na to, że jeśli ktoś się kręci wokół tego astronauty, wstrzymajcie się. O, zobacz, no to jest ten sam gościu, następnego dnia nagrywam tego klipa, on jest tutaj cały czas i dalej skamuje, nie? I banika nie ma i ma te pyłki śmieszne swoje, bo to polega na tym widzowie, że jeśli macie pełny EQ, dajecie sobie slash sklep, kupujecie to 10 staków, to te 10 staków zasyfia EQ osoby, która jest obok, runa wypada na ziemię, on szybko koszuje to, w sensie usuwa, no i runka idzie do niego, więc jak ja bym taką runę siłę stracił 30 miliardów, no to po prostu byłoby mi smutno, no i tak naprawdę chyba każdej osobie byłoby, więc uważajcie, uważajcie na to moje ziomy, no i co, chyba lecimy się poklepać widzowie, byłem załamany, że dużo kasy stracone, ale jest już fajnie, dwie runy, mam siłki, mam tam dwie te osłabienia, kurczę, naprawdę super dopik, jednak trzy osłabienia, no to w ogóle tyle kasy jest, że od razu byśmy z automatu wbili na top 1, wydaje mi się, no i się zastanawiam, czy jakoś może posprzedawać swoje itemy, posiedzieć na rynku, czy coś i sobie zarobić, bo też jest fajny sposób na zarobek tym, że kupujecie sobie te odłamki od najtańszych, właśnie takie 81 milionów i sobie robicie staka i za staka sprzedajecie za 5,9, nie? No i tak, jesteście tam kilkaset milionów na plusie, tak mi się wydaje, żebyście w ten sposób na pewno fajnie zarobili. Dobra, lecimy się klepać. Wjeżdżamy widzowie w strefę bez elit, oczywiście tak klasycznie, chociaż powiem wam, że nie wiem, czy to jest kwestia takiej nostalgii czy coś, ale jednak tamta wcześniejsza jakoś bardziej mi się podobała. Tej czuję się o wiele mniej bezpiecznie, no bo tutaj kurde, musicie jaki odległość przebiec, żeby z niej po prostu wyjść, wiecie o co chodzi. Tu będą was knokować, tam będą was knokować i jest tak, no, niebezpiecznie. Zabiliśmy tutaj ziomeczka za plus 12, nawet to temu kurde nie miał, aż dziwne. A nie miał tam jakiegoś słabego seta, w sensie miał tam jody, nie wiem jak to teraz wygląda, ale zobaczcie, od razu jakieś typeczki tutaj wjeżdżają. Oczywiście dobry mieczycho, to od razu bomby lecą, totemy padają, no i jakoś tam ja się o siebie nie martwię, nie? Raczej jestem pewny, że tutaj jeśli miałbym się z kimś bić, to raczej bym kogoś zabił. Też jak widzicie, inny klanik troszeczkę jest, bo jest klan Zaka. Na razie jest to po prostu klan mój i zakrętki, ale mamy jakoś tam w planach właśnie dodawać nowych ludzi. Zastanawiamy się, w jaki sposób miałaby przebiegać rekrutacja. No niestety to, że po aktualizacji został wprowadzony ten limit klanowy, gdzie na sam początek w klanie może być tylko 20 osób, no wszystko popsuł tak naprawdę, bo wcześniej był klan Ziółko, w którym było po prostu no bardzo dużo was, bardzo fajna ekipa była, no niestety no teraz zostało to po prostu no usunięte, no i niestety nie możemy sobie zrobić takiej fajnej masóweczki jak to robiliśmy po prostu wcześniej. Zabiłem ziomeczka widzowie tutaj na piniacie po prostu, wybombiłem go za plus 16.
Tutaj powiem wam, widzowie, że naprawdę łatwo jest sobie przytulić jakiegoś fraga. Tutaj się kolejny ziomal ginie, ludzie po prostu lagi dostają podczas klepy. Wydaje mi się, że tego też tutaj uda mi się zabić nawet, chyba że on tutaj totemy zmienia. Za plus 30 udało mi się ziomeczka kolejnego przytulić. Tu kolejny ma laga, więc tutaj nie wiem, o co chodzi z tą piniatą, że tak ludzie polagowani są bardzo. Ale wydaje mi się, że kolejnego killa uda nam się zrobić. Został zabity kolejny. No i tak naprawdę w ten sposób, wiem, że mało co słychać, bo no tutaj klepa jest potężna, ale kilka fragów udało nam się bardzo szybko zrobić. Takich powiem wam, że konkretnych, no bo prawie ze 100 rankingu dostałem za to. Ale no niestety nic ciekawego nie zapowiem. No mój ekwipunek zawsze jest pełny, nie wiem, miecz 28, nawet nie wiem ile on może być warty aktualnie. Wydaje mi się, że jakoś pewnie nic, ale ty kurde coś, nie? Zawsze fajnie sobie coś tam przytulić. Jak sobie z piniaty nie skorzystałem, no to skorzystałem sobie z tych killi po prostu tutaj, nie? I chyba kurczę częściej będę musiał z tego tak korzystać, nie? No bo zawsze kurde unikałem tej piniaty, mówię, a po co mi to, i tak tam jakoś szczególnie kozackich temków nie ma. No to tak teraz, kurczę, ziomki polagowani, wszystkich pozabijają, sobie ładnie przytuliłem to co moje. No ale na miejscu takich graczy, co jakbym ja sam zginął na takim lagu, oj, zadowolony nie byłbym na pewno. A wiem, że backupa za to nie ma, no bo oczywiście backup działa tak, widzowie, że to nie jest wina serwera, no bo jakby to była wina serwera, to każda osoba miała laga, a po prostu tam poszczególnie, nie wiem, ktoś może mieć słabszego kompa czy coś, no i wtedy laga dostaje, no i serwer za takie rzeczy nie odpowiada, no i wtedy wiecie, nie ma co liczyć na backupika. Ale serio, jestem zadowolony już. To jest każdym, co się bijem, zbije totem po prostu i ucieczka, nie? No tego, nie wiem, tak, nie wiem, z wysyp jakiś auto totem jaszy, czy o co chodzi, bo naprawdę, no kurde, wszyscy tak te totemy zakładają. Posprzedawałem troszeczkę itemów, widzowie, no i mamy na ostatnie losowanie tak naprawdę w dniu dzisiejszym. No i od tego zależy wszystko, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Mam nadzieję, że nie zostaniemy oszukani znowu. Losowanie runy, ja tak wydałem wszystko, bo jestem pewny, mam w sensie takie przeczucie, że to będzie kolejna runa siły i zobaczmy, mamy runę spowolnienia. No nie, niestety nie wydałem, kurde, z 7, nie no, z ponad 8 miliardów chyba na to wszystko, bo teraz te znowu fragmenty te podrożały. No jest ciekawe, kurczę, no nie jest spowolnienia, najgorsza możliwa runa. Ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu, widzimy się jutro o 15, bo robimy daily, no i bierzcie udział w konkursie Elo.